Karolina Grabowska, witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu Stanisław Tym poza sceną. Przygotowanie bieskiej policji do ferii zimowych. Leśni detektywi. Rokowa biblioteka. Nocny bieg dwóch szczytów. Helios zaprasza. Zaczynamy. Stanisław Tym, niekwestionowana gwiazda polskiej komedii. Był gościem naszego nowego cyklu Poza sceną. Wybrałem to atrakcyjne pomieszczenie na rozmowę, sądząc, że na takim tle rozmowa będzie jeszcze bardziej ciekawa. A ciekawa będzie na pewno, ponieważ spotykam się dzisiaj z moim idolem, Stanisławem Tymem, człowiekiem, od którego wielu rzeczy, o czym on nie wie oczywiście, ale wielu rzeczy, mam nadzieję, się nauczyłem i jeszcze wielu, mam nadzieję, się nauczyć. Jesteś osobą tak powszechnie znaną i rozpoznawalną, człowiekiem, który zajmuje się tak różnorodną działalnością, że wezmę tylko, przypomnę tutaj widzom, scenariusze filmów, felietony, teksty do kabaretów, jesteś aktorem, satyrykiem. Gdybyś spotkał kogoś, kto pierwszy raz Cię widzi na oczy, nie ma o Tobie pojęcia, jak byś mu się przedstawił? Czym się zajmujesz? Słuchaj, dostałem w prezencie od mojej siostry tom encyklopedii, wydany przez PWN. Któryś tam kolejny, no już, bo, znaczy to jest taka mała encyklopedia, to się nazywa tam średnia, w dwóch tomach. I tam po raz pierwszy w encyklopedii polskiej znalazłem hasło pod tytułem Stanisław Tym. Więc ten prezent był rzeczywiście nadzwyczaj taki, no, wyjątkowy. Dowiedziałeś się czegoś nowego o sobie? Tak, tak, bo tam było napisane Stanisław Tym, komediopisarz. O. I bardzo mnie to ujęło, bo tak się czuję, komediopisarzem. Popatrz, mówiłeś o mnie dużo rzeczy, a o tym, że ja piszę sztuki teatralne, nie było nic. No, nie, ale rozumiesz, że ja nie, tak, nie, nie, to tak, nie jest tak, zarzut po prostu. Ja to rozumiem, ale ja się zajmuję pisaniem komedii. Cała rozmowa, którą ze Stanisławem Tymem przeprowadził Piotr Skucha, już wkrótce na naszej stronie www.beskidnews.pl. Już od poniedziałku w województwie śląskim rozpoczynają się zimowe ferie. Między innymi o bezpieczny wypoczynek zapytaliśmy Elwirę Jurer z Komendy Miejskiej Policji. Pani komisarz, trwają ferie zimowe. W jaki sposób policja będzie dbała o bezpieczeństwo dzieciaków? Patrole ruchu drogowego, które kontrolują prędkość pojazdów, trzeźwość kierujących, uprawnienia czy stan techniczny pojazdów i autokarów, to codzienność na naszych drogach. Niemniej w czasie ferii policjanci z ruchu drogowego prowadzą akcje Bezpieczne Ferie. Czuwają nad bezpieczeństwem, kontrolują nie tylko prędkość i trzeźwość kierujących, ale także ich uprawnienia. W Bielsku-Białej można dokonać kontroli autokaru. Osoby, które chcą dokonać takiej kontroli, mogą zgłosić taką chęć oficerowi dyżurnemu, najlepiej telefonicznie. Kontrole te przeprowadzane są przez patrol ruchu drogowego na dolnej płycie dworca PKS-u przy ulicy Warszawskiej. Wówczas policjanci skontrolują zarówno trzeźwość kierowcy, jego stan psychofizyczny, jak również uprawnienia do prowadzenia pojazdu oraz stan techniczny danego autokaru. A czy funkcjonariusze policji będą odwiedzać stoki narciarskie, aby tam sprawdzać, czy wszystko jest w porządku? Okres ferii zimowych to także dodatkowe patrole narciarskie, które czuwają nad bezpieczeństwem narciarzy i snowboardzistów na stokach narciarskich. W tym roku służbę na stokach narciarskich w Szczyrku, Wiśle, Korbielowie, a także w Międzybrodziu Żywieckim pełnić będzie 42 policjantów. Są to policjanci z Katowic, Bielska-Białej, z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji oraz Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach.
nartach. Policjanci na nartach głównie dbają o bezpieczeństwo narciarzy. Ich zadanie to takie prewencyjne oddziaływanie na narciarzy snowboardzistów, ale również podejmują interwencje wobec osób, które jeżdżą zbyt brawurowo, czy znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i w takim stanie decydują się na jazdę na stoku. Należy wtedy pamiętać, że policjant ma prawo przebadać taką osobę na zawartość alkoholu. Osobie takiej grozi mandat w wysokości nawet do 500 zł. Wiemy, że bielscy policjanci bardzo często spotykają się z dzieciakami, aby na przykład informować ich o bezpiecznym zachowaniu na drodze. Czy w okresie ferii również organizowane są tego typu spotkania? Policjanci z prewencji ruchu drogowego odwiedzają dzieci w szkołach. W czasie tych spotkań mówią o tym, jak bezpiecznie zachować się w czasie ferii. Wiadomo, że wiele dzieci pozostanie w domach, więc ta młodzież uczulana jest na to, żeby w czasie korzystania z internetu robić to bezpiecznie, najlepiej pod opieką dorosłych, ale także dzieci, które pozostaną w domach, często będą korzystać z zabawy na podwórku, więc tutaj dzieci uczulane są na kontakt z obcymi osobami, to aby nie zabierać jakichś słodyczy, przyjmować słodyczy od osób obcych, bo często mogą to być środki odurzające. Pani komisarz, na zakończenie naszej rozmowy, ABC bezpiecznych ferii. O czym musimy pamiętać my, ale przede wszystkim o czym muszą pamiętać dzieciaki, aby z tych ferii wynieść tylko i wyłącznie miłe wspomnienia? Wiele z dzieci wyjedzie na zimowiska, dlatego tutaj uczulamy rodziców, aby nie wyposażali dzieci w jakieś wartościowe przedmioty, biżuterię czy drogie telefony komórkowe, bo łatwo paść w takiej sytuacji ofiarą złodzieja. Przypominamy też młodzieży, dzieciom, aby unikały kontaktu z obcymi osobami, nie przyjmowały poczęstunków od tych osób, bo często są to po prostu środki odurzające. Przypominamy też o konieczności bezpiecznego zachowania się w pobliżu akwenów, zamarzniętych akwenów. Dzieci, które pozostają w domach, uczulmy na to, aby bezpiecznie korzystały z internetu. Tym razem leśni detektywi opowiedzieli nam o niezwykłym bogactwie świata przyrody. Nietypowa zima płata nam figle na każdym kroku. Dodatnia temperatura powoduje spore zamieszanie w świecie przyrody. O anomaliach przyrodniczych opowiedzą nam leśni detektywi. Detektywi ze względu na nietypową zimę zapraszają na spotkanie z jaworzańską przyrodą. Jak myślicie, od czego by tu zacząć? A może poszukamy motyli? Przecież o tej porze motyli nie ma. A właśnie, że są. Włochacz na lipek to jeden z motyli nocnych. Zazwyczaj pojawia się już w lutym. Ale dodatnia temperatura spowodowała, że przedstawiciele tego gatunku odwiedzili nas znacznie wcześniej. Znaleźliśmy, czy nie ma, podobnego motyla znaleźliśmy też pod szkołą. Mamy! Dziewczyna zwykle miała farta. Zobaczmy, jak jest nad rzeką. Daniel, czekaj na mnie! Puszczyk to bodaj najpospolitsza sowa żyjąca w naszym kraju. Zdarza się, że wśród standardowo ubarwionych ptaków pojawiają się białe osobniki. Puszczyk znaleziony przez leśnych detektywów posiada cechy albinotyczne. Dodatnia temperatura spowodowała, że ze snu zimowego wybudziły się już niektóre jeże. Patrzcie, jeż leży! Chodźcie tu! Trzeba go zabrać, bo nie przeżyje zimy. Zwierzaki pozbawione ulubionych przekąsek, jakimi są m.in. bezkręgowce, mają nikłe szanse na przeżycie. Na szczęście jeż znaleziony przez leśnych detektywów trafił pod opiekę weterynarza i bezpiecznie poczeka na wiosnę. Pamiętajcie, jeżeli chcecie pomóc zwierzętom, róbcie to w obecności dorosłych. Leśni detektywi zapraszają na kolejne spotkania. Już w najbliższy czwartek w filii Książnicy Beskidzkiej na Złotych Łanach odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Rokowa Biblioteka.
Tym razem wszyscy fani rocka obejrzeć będą mogli najciekawsze koncerty i wywiady z zespołem Metallica. Start już 5 lutego o godzinie 17. Już po raz drugi u źródeł królowej polskich rzek w Wiśle odbędą się niecodzienne wieczorne biegi. Nocny bieg dwóch szczytów to impreza, która ma na celu pozyskanie funduszy na rzecz psów pracujących. 5 lutego odbędzie się bieg na dystansie 8848 metrów i nawiązuje do największej góry świata Mount Everest. Na stronie www.biegdwuchszczytów.pl dostępny jest formularz zgłoszeniowy i regulamin imprezy. Jak co tydzień zapraszamy Was do kina Helios na premierowe pokazy. Pierwszy z nich to polski film Ziarno Prawdy z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. W Sandomierzu dochodzi do tajemniczej zbrodni. Stróże prawa pod wodzą Teodora Szackiego rozwiązują zagadkę morderstwa. Teoria wszystkiego to biografia genialnego naukowca Stephena Hawkinga. To historia jego choroby, rodzącego się uczucia do Jane, a w końcu rozpadu ich małżeństwa. Nagrodzona licznymi nagrodami animacja Pingwiny z Madagaskaru to kolejna propozycja Heliosa. A teraz czas na nasz cotygodniowy konkurs. Zgarnij 3 podwójne zaproszenia na dowolny seans w bielskim Heliosie. Odpowiadając na pytanie, kto jest autorem scenariusza do filmu Ziarno Prawdy? Prawidłowe odpowiedzi przesyłajcie na adres redakcja@beskidnews.pl do poniedziałku do godziny 12 w tytule wpisując Kino Helios. Wprawdzie Dzień Dziadka i Dzień Babci za nami, ale zobaczcie, co przygotowały dzieciaki z przedszkola numer 15 w Bielsku Białej. To już wszystko. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia.
System ready. Ready.